Dzień dobry, ja jestem Dark Archon, a to 15. misja Dungeon Keepera 2. Dobre wieści, strażniku. Dowiedziawszy się o planach Nemezisa dotyczących mrocznych aniołów, król oddelegował swoich trzech synów. Mamy do wyboru dwie plansze znów. Za późno, blaskownie. Inwazja została zdławiona w zarodku. I teraz możemy zdecydować się na tronie, oblężenie twierdzy wróżek. Albo inwazja właśnie ma się rozpocząć, a Lord Volstagg sądzi, że jest bezpieczny za murami swego zamku. Trudny wybór. Możemy albo rozpocząć inwazję, albo dotrzeć na pole bitwy po inwazji. Nie mam zielonego pojęcia, czym różnią się te plansze. Opis niewiele nam mówi. A wybierzmy tą. Inwazja właśnie ma się rozpocząć, a Lord Volstagg... Jak widać, dostaniemy dostęp do nowej komnaty. Zjadowcy donoszą mi o mrocznym buncie w twojej krainie. Zduś go w zarodku. Chodzą słuchy o istotach zbierających się na mroczną krucjatę. Musisz poprowadzić je do walki z dobrym władcą krainy. Arena. Okej, okay, poziom wydaje się mocno oblężony. Na szczęście... 3, 4... Na szczęście w tej planszy uzyskamy dostęp do kolejnej nowej komnaty. Areny. Arena. Ta komnata stanowi ring dla stworów. Umieść tu dwóch lub więcej podwładnych i patrz, jak do upadłego zaprawiają się w sztukach walki. Dzięki temu zwycięzca zyskuje wyższy poziom umiejętności. Tak, cóż mogę powiedzieć na ten temat? Arena jest dość specyficzną komnatą, gdzie nasze własne stwory robią sobie wzajemnie krzywdę. Jeśli są dla nas cenne i boimy się je utracić, musimy się pilnować, ponieważ walczą praktycznie na śmierć i przegrany mdleje. Tak więc jeśli nie chcemy doprowadzić do jego śmierci, musimy mieć na podorędziu kilka gotowych chochlików, które odprowadzą go do wyrka. Arena jest przepraszam. Arena jest również komnatą, która przywołuje nowy rodzaj stwora, który mrocznym rycerzem zwie się. Zająłeś portal. Czy tylko mi się wydaje, czy idzie nam dzisiaj wyjątkowo powoli? Jesteśmy już niemal 10 minut w głąb planszy. I wydaje mi się, że nadal jesteśmy w lesie. W twoim loku pojawił się nowy gatunek. No proszę. Mamy już naszą pierwszą salamandrę. Szybciej. Więc witamy w naszych skromnych progach. Zapraszamy do naszego wygodnego leża. Że tych potworków nie kusi podpieprzyć takie piękne skrzynie złota. Nikt tego przecież nie pilnuje. Leży to tu na ziemi. Gdybyśmy tylko mieli dostęp do złoża klejnotów, wszystko byłoby perfekcyjnie. Zmieści się jeszcze jedna komnata. 3, 4, 5, miejmy nadzieję. Chyba, że... Nie? Nic takiego? Okej. Okay. Tu chyba dopiero kończy się... Ziemia.
jak widać, salamandry pochłonięte są już treningiem wraz z naszymi kurczątkami. Kokoko! I jak na razie wyjątkowo przybyły tylko i wyłącznie salamandry, mimo wszystkich zbudowanych przez nas komnat. Ups. Zaczniemy od małej sali tortur. W twoim loku pojawił się nowy gatunek stwora. No proszę, nasz pierwszy czarnoksiężnik. W zasadzie zastanawiam się, czy w Dungeon Keeperze wpatchowano wreszcie możliwość przyzywania elitarnych stworów w kampanii. Pamiętam, że kiedyś nie było takiej możliwości. Ciekawstwo, zaraz weźmie nade mną górę i przetestujemy kombinację pomieszczeń wymaganych dla... Pojawił się nowy, oj, czarna dama. Stwora. Wymaganą dla stworów elitarnych. Z jakiegoś powodu elitarne gobliny zawieszają mi komputer. Tego spróbujemy od najtańszej możliwej jednostki, elitarnego świetlika. Żeby nie zmarnować zbyt wiele pieniędzy. Czarna dama czuje się nieszczęśliwa, bo już? Nie ma legowiska. No, jak zwykle. Smutasy. Okej, super. A więc, jeśli się nie mylę, elitarnego świetlika przyzwać powinna taka oto komnata. Chyba że pomyliłem się z elitarnym goblinem i zaraz zawiesi nam się gra. Z czego nie byłbym zadowolony. Nie będę ukrywał. Może i nie potrzeba nam aż tak dużego warsztatu, ale zwiększymy tym samym szanse na trolle i demony żółciowe. Panią zapraszam tu. Złowroga muzyka. Na pewno zmieści się mały kurniczek. Nic z tego. Wygląda na to, że w trybie jednoosobowym w kampanii wciąż nie możemy przyzywać stworów elitarnych. Wielka szkoda. Duży warsztat. Mamy na niego dość miejsca, więc dlaczegoż by nie? Zaraz też zbudujemy sobie 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Tak? Raz, 2, 3, 4, 5. Zaraz też zbudujemy sobie cmentarz. Nie mam zamiaru tym razem przejmować wróżek.
A wampiry przydadzą nam się wiele, wiele, wiele bardziej. Ze szkieletami i wampirami na arenie trzeba bardzo, bardzo ostrożnie. Aby się nie pozabijały. Jeśli wampir umrze na arenie, zamiast zyskać poziomu, straci jeden poziom doświadczenia. Szkielet zaś rozsypie się na kawałki i nie będziemy mogli go uratować. Proszę bardzo, demon żółciowy. Wytrenowanie na 8 poziom doświadczenia jest bardzo ważne, ponieważ wtedy większość stworów uzyskuje swoją drugą zdolność. Tu wykopię mu mały skrót. Dla szybkiego przemieszczania się. Zaklęcie tworzenia zostało udoskonalone. Ale widać stopniowo. Czarna dama czuje się nieszczęśliwa, bo nie ma legowiska. Ejku, to zrób sobie. Proszę bardzo. Tu zrobię zaraz trochę więcej miejsca na mieszkanka. Zaczyna się tu robić tłoczno. Świetnie. Nasze salamandry już prawie na 4 poziomie. O. Czarnoksiężnik czuje się nieszczęśliwy, bo nie ma legowiska. Ech. Te priorytety. No okej. Tu miało być... I zaczyna nam brakować złota. Trochę szybciej niż się spodziewałem. Co mnie trochę niepokoi. Ale cóż. Tam boję się jeszcze kopać. Dlatego odblokujemy to przejście. Miejmy nadzieję, nie jest to wielki błąd. Tu wciąż łażą kurczątka. Rogoty też jest gotowy. A niech stracę. Więc jest nieźle, naprawdę nieźle. Średni poziom naszych stworów to wciąż niestety tylko 2. Ale wszystko idzie w dobrym kierunku. Na razie nic nie wyskoczyło stąd. O. Szanowna pani. Zapraszam. I zaczyna nam powolutku brakować złota. Nic to jednak. Lada moment dzień wypłaty. Mamy już salamandrę na 4 poziomie. Super. I mamy też dość złota, żeby skończyć nasz cmentarz. Teraz myślę, będziemy mogli już przekopywać się w stronę wroga. Nim jednak to nastąpi, przejmę... Gdzie jest nasza 4-poziomowa salamandra? Chciałbym zajrzeć do lawy, zobaczyć, co nas tam czeka. W
Wbrew oczekiwaniom jest to tylko magiczny przedmiot. I nic więcej. Oczywiście dobre wieści. Uszczęśliwienie. No okej. Zgarnijmy je, miejmy to za sobą. O, widzę, że masz nowy magiczny przedmiot. Super. Dobra. Przekopujemy się do drugiego portalu. Będzie nam potrzebne również kasyno. Najpierw jednak przyda nam się więcej złota. Na razie na kasyno nas nie stać. Chciałbym zaciągnąć te wróżki jak najbliżej naszego lochu, więc dam im po prostu pościgać nasze chochliki. Chyba nie będą zbyt chętne, niestety. Okej. Potrzebujesz więzienia dla jeńców. Mimo wszystko nie zdecydujemy się na więzienie. Szczególnie przy tak niskopoziomowych stworach wróżki nie są zbyt silne. Tak więc wymienić je na wampiry opłacać nam się będzie dużo, dużo bardziej. Trochę złota. Może kolejny magiczny przedmiot? Mamy już dwa trolle. To znaczy, że zaraz będziemy mogli próbować strollować jakiegoś komputerowego gracza. Okej. Jest też jeden trup. I drugi trup. Super. No, oraz kolejną czarną damę. Coraz ciekawi. Nie. Wracaj tu. I świetnie. Niestety nie poszczęściło nam się. Następnym krokiem powinno być zapewne rozkopanie tego złota. Tu na pewno są wróżki. Nie wiem, czy wy to słyszycie. Ale ja wyraźnie słyszę w tym kierunku skrzydełka owadzie. Super, mam nadzieję, że zaraz nas zaatakują. W tym czasie ja powolutku zacznę budować nam małe kasyno. I za chwilkę wyjaśnię, dlaczego kasyno przyciąga wysokopoziomowe stwory, które nie mają nic innego do roboty. W ten sposób będziemy wiedzieć, które stwory są gotowe do walki na arenie, bez niepotrzebnego szukania ich wszystkich. Dzięki temu będziemy mogli pozbierać te stwory, które faktycznie nie robią nic innego, co mogłoby działać na naszą korzyść.
Super, mam już trzech demonów żółciowych, co mnie bardzo raduje. Bo mimo swojej powolności są naprawdę zabójcze. Wrzucę tu jedną salamandrę. I postaram się... Tu jest nasza wróżka. Oberwało nam się dość mocno. Okay. Składy many. Bardzo interesujące. Super. Tak więc opłacało się kopać w tym kierunku. Tu mam jeszcze jeden ukryty obszar, do którego zaraz się przedostaniemy. Nie wiem tylko, jak wywabić te wróżki. Ale o to martwić się będziemy dopiero za chwilkę. Zobaczymy najpierw, co jest w środku. Świetlik. Pierwszopoziomowy świetlik. Serio. Demon żółciowy czuje się nieszczęśliwy, bo nie ma legowiska. Jestem zawiedziony, nie będę ukrywał. No, może nawet zginie. Nie no. Chyba żartujecie. Ale czy... Proszę, ekspresowy sposób na trenowanie stwora. Jeśli się nie mylę, jednostki elitarne planowane były od początku gry. Niestety zostało udoskonalone. Autorzy nie zdążyli zaimplementować ich właśnie przed premierą gry. Dlatego też w niektórych planszach można znaleźć całkowicie standardowe wersje stworów, które potem nie zostały usunięte z finalnej wersji gry. Powinny one być stworami elitarnymi, ale ponieważ w dniu premiery stwory elitarne jeszcze nie istniały, pozostały one stworami normalnymi. Niektóre z tych stworów są na mapach kompletnie niedostępne. Nie da się ich w żaden sposób zdobyć. Są zamknięte tak jak ten świetlik, ale zabarykadowane skałą, przez którą nie da się przekopać. Możemy tylko się domyślać, czy miały to być stwory, które dostajemy za wykonanie dodatkowych zadań, czy zostały zamknięte, gdy autorzy dowiedzieli się, że nie wyrobią się na czas z zaimplementowaniem stworów elitarnych. Tego niestety być może nie dowiemy się nigdy. Stwory elitarne zostały wreszcie wpatchowane. Dostępne są tylko w potyczkach i grze wieloosobowej. Jak przed chwilą sprawdziliśmy, nie da się ich przywoływać w kampanii. Hiper szybki trening. Wystarczy tylko siedzieć i leczyć nasze stwory. Zostało udoskonalone. Żadna tutaj nowość, niestety. Złoże diamentów. Genialnie. I to, czego potrzeba nam najbardziej. Póki
dopóki mam jeszcze trochę many. I szósty poziom. Świetnie. Teraz dam im się wykończyć. Ups, spróbowałem jak zwykle. I dwie pomysły. Super. Najkrótszą drogą do złoża diamentów będzie spróbowanie tutaj tunelu. Przedłużymy przy tym jednocześnie nasz. Arena skończyła się. A zwycięzca jest tylko jeden. Jak to zwykle bywa. Świetnie. Będziemy potrzebować dużego skarbca, żeby to całe złoto pomieścić. Co dziwne, wciąż nie mamy wampirów. Co mnie smuci, wrzuciliśmy tam aż 4 stwory. Zaklęcie Oko Zła zostało udoskonalone. Super. Twoje portale przyciągnęły maksymalną liczbę ludziska. Ileż można czekać na chochlika? I kolejne wysokopoziomowe stwory gromadzą się. Jak widzimy w naszym małym kasynie. Pozbierajmy kolejne wysokopoziomowe stwory. Macie zbyt wysoki poziom, wybaczcie. Ups. Nie, ty tam nie możesz wejść. Niestety chochlików nie możemy tak trenować. Z różnych przyczyn. Którędy najłatwiej będzie o atak? Okej. Okay. Dla odmiany nasze chochliki zbierają nareszcie stwory. Dla przyzwoitości nie spędzimy całej tej planszy na arenie. Tym razem może zrobię nawet eksperyment i poprzycinam ten odcinek. Aby się aż tak nie dłużył, bo wygląda na to, że zajmie całkiem sporo czasu. Myślę, że taki skarbiec na razie będzie nam wystarczył. Taki drobniusi. Zaklęcie do broni zostało udoskonalone. Średni poziom, 4. Bardzo dobre wieści. Tu wrzucić i was oraz was. Ups, o chwileczkę, no cię 8 poziom, co ja robię? Ty się tam nadasz i ty. Oczywiście możemy wrzucać stwory o niższych poziomach. Ale to marnowanie naszego czasu. Równie dobrze mogą po prostu siedzieć tu i nie umierać co sekundę. Spytacie, czemu przekopuję się tutaj? Mam dobre przeczucia. Ta lawa nie siedzi tam bez powodu. Moim skromnym zdaniem.
będzie was ratował? Nie? Tak? Nie? Okej. Zaklęcie wstrząs. Super. Zostało udoskonalone. Mamy już kolejnego. Walka na arenie skończyła się. Ósmopoziomowego stwora. Świetne wieści. Nie wpadnij tam przypadkiem. Kiedyś była sztuczka, która pozwalała wrzucić nam stwory na arenę. Stwory o poziomie wyższym niż... Znaczy stwory przekroczyć limit areny, wrzucając więcej stworów niż powinno się tam mieścić. Nie będę z tym eksperymentował teraz niepotrzebnie. Dzień wypłaty. Tu jakiś przedmiot może? Może tu jest coś? Któż wie? Wypłata nam nie groźna. Ale wypuszczę za to panią czarną damę. Co za uparciuchy z tych kobitek. O-o. No proszę. Faktycznie coś tu było. Myślę, że nasza salamandra z przyjemnością się pobawi. I nowy magiczny przedmiot. No proszę. Zobaczymy, na co ci teraz stać. Super. Potrzebujesz więcej. Zastanawia mnie tylko podniesienie poziomu. Jeszcze lepiej. Pozwoli nam wytrenować stwory do minimum poziomu 9. Co mnie bardzo cieszy. Ta plansza zajmuje nam już prawie 40 minut. Tak więc myślę, zaraz zacznę się trochę sprężać. Że nie byłoby problemu, gdybym zbudował tu kamienny most. Mamy na to już dość kasy. Ups. Proszę również o kolejną salamandrę. Podłoga w twoim lochu jest wyboista. Każ stworom podskakiwać. Powinni sobie bezproblemowo dać radę. Jeszcze tu nie widzę nic. O, nie wiem, co to za zdolność. Ale już jej nie ma. Tu również nie widzę nic interesującego. Może z tej strony. O, proszę, pułapka. Tylko jedna. Zdrajca zostało udoskonalone. Super. Wyczerpano tematy badań. Kasyno tonie w morzu drinku. Fajnie. To znaczy, że zebrało się tam znowu kilka stworów, które moglibyśmy tu wrzucić. Oraz oczywiście, jak zwykle, czarne damy. Całe stado. Twoje portale przyciągnęły maksymalną liczbę stworów. No i nareszcie mamy wampira. Wampir przebudził się na cmentarzu. Lepiej późno niż wcale. Ginie już. Ile mam czekać? Może teraz pójdzie szybciej z wampirami. Te stwory mają dużo wyższy poziom. Miło by było, gdyby zaowocowały drugim wampirem. Czy tu
tu coś jeszcze znajdziemy? Nie mam pojęcia, co nie znaczy, że przestanę kopać. Walka na arenie skończyła się. Mam nadzieję, że nikt nie strzezł. Okej. I znowu wygrała Czarna Dama. Okej, ty trenuj. Zobaczmy jeszcze, co znajduje się z tej strony w takim razie. Szkielet. No proszę. Więc opłacało się kopać w tamtym kierunku. Zobaczymy, czy opłaci się kopać w tym. Co nam szkodzi, rozkopiemy wszystko. Nie zależy nam na tamtym kawałku gruntu ani trochę. Oho! Kolejny portal. Tego się, szczerze mówiąc, nie spodziewałem znowu. Sporo stworów. Myślę, że bez problemu powinniśmy się nimi zająć i z nimi rozprawić. Chętnie rzucę zdrajcę na tą wróżkę. Ona tam wciąż tkwi, zupełnie o niej zapomniałem. Super. Nie ma to jak dobry trening. Ciekawe, kiedy zauważy, że coś jest nie tak. Zapewne nie szybko. Jeszcze trochę? Jeszcze trochę? Jeszcze trochę? O-o! Więc mamy i portal. Ale będziemy kopać dalej. Skoro jest tutaj ziemia do kopania, to czemu nie? Masz już wystarczające siły. Nadeszła chyba pora, by zaatakować fortecę wróżek i wygrać bitwę. Tak sądzisz? Tak więc też uczynię. Za chwilkę. Jeszcze trochę podszkolę nasze stwory. Czwarty. Szósty. A wy za karę też tam pójdziecie. Niegrzecznie. Wpłyniłem arenę. Zobaczymy, czy ta stara sztuczka. Stara sztuczka się jeszcze uda. I nic z tego. Może teraz? Nie. A szkoda. Był bardzo przydatny trik. Teraz jednak zrobiło się już tam trochę miejsca. I nic więcej tu nie mamy. Może to i dobrze. Ups. Frontalny atak to głupi pomysł, ale póki mamy świetlika, walka na arenie skończyła się. Rozwiejemy trochę mgłę wojny. Może się go wreszcie przypadkiem pozbędę. Kolejny skład many. Wygodnie byłoby go zająć. Ups.
Tu nie ma nic. Nie ma nic. Tu jest ta brama, którą widzieliśmy na północy od lochu. Tu są osłabione ściany. Oprócz tego w zasadzie nic interesującego. Może tutaj? I to koniec. Tutaj też nic nie ma. Demon żółciowy czuje się nieszczęśliwy, bo nie ma jedzenia. W każdym razie my przekopiemy się jeszcze w tym kierunku. No dobra, nie ma co się dłużej bawić. Moglibyśmy tak odkrywać w nieskończoność. Ale fakt faktem, należałoby się skupić na tym, co najważniejsze. Demon żółciowy czuje się nieszczęśliwy, bo nie ma jedzenia. Przejmowaniu. Widzę, że masz nowy magiczny przedmiot. Terenu. Nie bądź smutny. Może nasze szkielety. Ich aż strach się bać wrzucać na arenę, ale tu nie powinny mieć najmniejszego problemu. Tu zaś wezmę kilka troli. Nie skończyła się. Idealnie. Czarnoksiężnik czuje się nieszczęśliwy, bo nie ma legowiska. A gdzie ty jesteś, smutasie? Tu. Już masz legowisko, proszę. A więc mamy 31 stworów. Okay. Teraz możemy podnieść poziom wszystkim naszym stworom. Średnia treningu teraz to poziom 6. Dużo wyżej niż to prawdopodobnie, co nam będzie potrzebne. Czuję się nieszczęśliwy, bo nie ma legowiska. Dzień wypłaty. Rzućmy okiem na to, z czym mamy do czynienia tutaj. Aha. Więc najlepiej prawdopodobnie będzie przekopać się tu. Mam nadzieję, że mój plan się powiedzie. Rzucę tu wszystkie nasze stwory. A na zakończenie, za sekundkę, 10-poziomowe stwory. Super. Za sekundkę przyzwę również rogatego. Nie powinniśmy mieć najmniejszych problemów z pokonaniem naszych wrogów teraz. Mamy również rogatego. Pytanie brzmi, gdzie teraz? Kolejny magiczny przedmiot. Ciekawość mnie zjada, żeby dowiedzieć się, co takiego w nim się znajduje. Okej. Rogaty się już chyba trochę znudził. I chyba nie planuję walczyć dalej. Okej, może otworzy nam drzwi. Chociaż tyle. I
jeśli zdąży, bo zaraz zniknie. A, łapka kamienna. I to by było na tyle, co się tyczy rogatego. Wow, cała armia wróżek. Co to za przedmiot? Bardzo mnie to interesuje. Przywraca zdrowie. Super. Twoje stwory zostały uleczone. Cofajmy się w tamtym kierunku. Nasze chochliki powolutku zajmują teren. Nasze stwory niestety średnio radzą sobie z tunelami. Na szczęście uciekają nasze chochliki, a nie stwory. I prawdopodobnie na cmentarzu wyskoczy zaraz kilka kolejnych wampirów. To będzie już za późno. Jesteśmy już w zasadzie na mecie, mam nadzieję. Nie mam żadnego pojęcia, gdzie szukać lorda. Co trochę utrudnia. Ale na razie dziesiątkujemy wrogą armię. Wydaje się, że nie mają z nami najmniejszych szans. Nasi oponenci. I oby tak zostało. Okej. Zmiana planów. Cofamy się w tę stronę. W ciasnych korytarzach nie mamy zbyt wielu szans na przetrwanie. Tu jednak, żeby ci nam dużo łatwiej. Mam nadzieję, że udało nam się odratować kilka naszych stworów. O, raczej zbieramy trupy. Samo w sobie też nie jest złe. Ale mimo wszystko wolałbym mieć więcej niż mniej stworów. W razie szkieletów nie mamy już wcale. Zwłoki walają się po twoim cmentarzu. Mamy za to już 3 wampirów. Ups, nie to zaklęcie. Wampir przebudził się na cmentarzu. 4 wampirów. Coraz ciekawiej. Mam nadzieję, że poruszamy się w dobrym kierunku. Nasze chochliki podnoszą rannych. Jak radzimy sobie teraz? Średnio. Trzeba by się rozwalić ten cholerny aktywator. Czy alarm, czy jak jeszcze by to by chcieli nazywać. Podobno mieliśmy mieć wystarczające siły na przebicie się przez wrogie armie, ale coś tego nie widzę, szczerze mówiąc. Średnio nam to idzie. Na dobrą sprawę. I nie mogę trafić jak zwykle w nasze stwory. Wciąż nie jestem pewien nawet, czy idę w dobrym kierunku. Tak więc... ostrożnie.
wpakowałem własne stwory trochę w pułapkę. Niepotrzebnie. Z tego co widzę. Myślę, że przydałoby się nas wszystkich pozbierać. I przenieść w tę stronę. Ktoś ty, co ty tu robisz? Tak, jeśli poradzimy sobie z tym, ułatwimy sobie dostęp do dalszej części. Super. Jedziemy dalej więc. Ups. Przypadła nam większa część chochlików niestety. Ale wracamy do walki. Back in the saddle again. Otaku do ataku i te sprawy. Nie chcę wyjść. Dobra, jeden z naszych wampirów już się wyzerował. Ślepa uliczka, niestety. Znowu prawie kliknęłem z unikany. Irytująca sprawa. No dobrze. Na razie jakimś cudem dajemy sobie radę. Aha! Tu jest. Cwaniak. Myślę, że jak się schowa, to go nikt nie znajdzie. Niestety pomylił się. Tak więc zaatakujemy go ze strony, z której się nie spodziewał. Rzucając wstrząs. Wysyłając tu nasze chochliki. A teraz myszkują po komnacie, w której trzymam mój bezcenny klejnot! Pan Lord to w tym wypadku akurat Pani Lord, którą żegnamy serdecznie. Dzięki za uwagę. I nie będę trzymał was już dłużej, ale byłaby, nie? Nie będę trzymał was już dłużej. Zobaczymy się w planszy 16. Jeszcze tylko końcowy film. Wypadek przy pracy. Jeszcze jedna kraina. 5 z 9 premii. Nie szkodzi, ta plansza była i tak zbyt długa. Zajęło nam to ponad godzinę. Klejnot do kolekcji. Mam nadzieję, że gdy to potnę, będzie zajmowało sporo krócej. I przepraszam, że zajęło nam to tak długo. Ale kończymy już kampanię. To już praktycznie końcówka. No, jesteśmy daleko za półmetkiem. Stało nam 5 plansz. I obawiam się, że będą tylko dłuższe. Znaczy się. Tak czy inaczej,